Cześć, jestem Martyna. Ja jestem Maciek. I to jest nasz van tripek, którym podróżujemy od... Prawie roku. Prawie roku, z małymi przerwami. I popowiem Wam w skrócie naszą historię, dlaczego i po co tu jesteśmy. Pomysł na van life. W zasadzie zawsze staraliśmy się żyć aktywnie, kochaliśmy podróże, czy będąc już razem, czy wcześniej, bardzo dużo podróżowaliśmy, ale mieliśmy wrażenie, że cały czas nam mało. Co weekend staraliśmy się gdzieś wyjeżdżać, 30 dni urlopu w roku to było zawsze zbyt krótko i uznaliśmy, że szkoda życia na czekanie od weekendu do weekendu, od urlopu do urlopu. I stąd w zasadzie ten van life. Trochę nam tak, było za mało czasu, tak jak Martyna powiedziała, a że w zasadzie chyba większość świata nas ciekawiła. Ja chciałem bardzo jechać do Australii, Martyna Azja, ja też trochę Ameryka Północna. No to stwierdziliśmy, że jeszcze będąc młodymi ludźmi chcielibyśmy trochę popodróżować. Liznąć świata. I stwierdziliśmy, że nie ma nic do stracenia, robota poczeka, jak to się mówi. No i tak jesteśmy tutaj. Dobra, lecimy. A więc nasze autko to Volkswagen T4 z 2000 roku z klamotem 2,5 TDI. Kupiliśmy go ponad już rok temu i na razie służy nam bezawaryjnie. Może pokażemy, co się zmieniło z zewnątrz od tego, jak wygląda auto seryjnie. Czyli auto pomalowaliśmy w kolor, który miał być morski. Jest trochę bardziej lazurowy, ja bym powiedział. Martyna jest bardziej zadowolona z tego tytułu, bo jest bardziej cukierkowy. Do tego nakleiliśmy sobie taki paseczek drewniany, który podpatrzyliśmy w takich starych amerykańskich kombiakach. Bardzo nam się to podobało, więc stwierdziliśmy, że chcemy mieć coś takiego. Także to jest naklejka. Nie tak jak niektórzy myślą, że my tutaj sobie panele podłogowe przykleiliśmy. Mamy takie progi, które już były. Jak kupiliśmy auto, postanowiliśmy je zostawić, bo jak zahaczamy o jakieś duże kamery, to najpierw rysują się progi. Wymieniliśmy sobie też oponki na opony all terrain, ponieważ przed ostatnim wyjazdem mieliśmy taki dylemat związany z tym, że wiedzieliśmy, że jedziemy zimą w Alpy, a potem przejedziemy tak jak w tą scenerię pustynną. No i nie wiedzieliśmy, czy to będą zimówki mamy założyć, czy letnie, więc stwierdziliśmy, że kupimy sobie takie oponki całoroczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Zrobiliśmy sobie taki mały research o tych oponach. No nie jesteśmy autem terenowym, więc nie potrzebujemy czegoś niesamowitego. Natomiast chcieliśmy, żeby te opony też były ok na asfalcie i na deszczu i na śniegu, nie tak jak niektóre opony all terrain. I te się naprawdę fajnie spisują, jesteśmy zadowoleni. Welcome in my crib. Zapraszam do środka. Teraz ja pokażę Wam wnętrze naszego tripka. Otóż może zaczniemy od naszej ściany, którą zawsze chwalimy się przed ludźmi. Tutaj mamy oznaczniki włączników wypalane w drewnie. Tutaj mamy na przykład włącznik neona, tutaj dwóch świateł, tutaj wody, webasto i lodówki. Tutaj mamy takie wieszaczki na jakieś kurtki, jak jest zimno, na owoce, warzywa, oczywiście na szufelkę, która przydaje się praktycznie parę razy dziennie, zwłaszcza tutaj na piaskach Sahary. No i tutaj mamy włącznik, jak chcemy sobie podłączyć toster albo podładować telefon czy aparat. No i początkowo naszym planem była Azja Południowo-Wschodnia. Już kupiliśmy plecaki, już zaznaczaliśmy pineski na Google Mapsach, planowaliśmy całą podróż, no i bum, wybuchła pandemia i musieliśmy pozmieniać swoje plany, a nie chcieliśmy jakby odpuszczać tej decyzji o rzuceniu pracy, więc wymyśliliśmy sobie van life. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle jakby ludzi robiących to, co my chcemy robić, jest tak dużo, tak. Ale okazało się, że społeczność jest ogromna. Że jesteśmy oryginalni, nie? I jest w ogóle wspaniała i ludzie żyją tak blisko ze sobą w tym świecie van life'u i to nam też się bardzo spodobało.
Przejdziemy dalej, może opowiem trochę o tym wszystkim, co tu wozimy u góry, bo wygląda to dość potężnie. A więc mamy tutaj taki bagażnik, to jest fabryczny bagażnik dedykowany do T4, Cruza. Natomiast sami wyspawaliśmy i poskręcaliśmy sobie z takich profili, ponieważ chcieliśmy mieć tarasik, na którym sobie siedzimy. Pijemy sobie winko, jemy sobie kolacyjkę. Do wchodzenia na nasz taras zmontowaliśmy sobie taką drabinkę. Zamysł był taki, że montujemy sobie to tutaj na sznurkach do naszego metalowego profilu i tutaj zawiązujemy to do tej rury, która jest na dole i wchodzimy, dwie sekundy jesteśmy na górze. Niestety, bo to się po tym wchodzi po prostu jak, wiesz, jakbyś wchodził na K2 po linie. I prędzej można sobie rękę złamać spadając z tego, niż w ogóle wejść na górę. Także od tego momentu, po naszej pierwszej próbie około kilometr od domu, drabina tylko jeździ z nami i wchodzimy sobie tędy na oponkę, na maskę i wskakujemy dupką na górę. Jak schodzimy, to jest dopiero śmieszniej, zwłaszcza po butelce wina. A więc w planach mamy dorobienie takiej drabinki, którą zamontujemy tutaj, ja pokażę może, z tej strony. Czyli złapiemy sobie do tej rampy i tutaj i wtedy mam nadzieję, że będziemy częściej korzystać z tego naszego tarasiku. Na dachu mamy jeszcze solar. 200 W, który ładuje nasz akumulator. Mamy akumulator żelowy, 120 Ah i ogólnie taką podstawową elektrykę, którą potrzebowaliśmy, żeby naładować laptopa, telefony i zasilić wszystko, co mamy w busie. Tutaj mamy ładowanie tego akumulatora z sieci i wozimy sobie takiego boksa, no bo niestety jest to T4. Nie udaje nam się zapakować z wszystkiego do środka. Jeszcze a propos naszego tarasu, to co tutaj leży, to nie są śmieci, to nie są zwłoki. To są dywany, które kupiliśmy w Maroko. No i takie są właśnie uroki T4, że nie wrzucę sobie tych dywanów do bagażnika. Musimy je tak wozić, sprawdzać pogodę, czy pada deszcz i w razie chować je do środka. Teraz przejdźmy do kuchni. Jeśli chodzi o blat, to blat jest z litałowego drewna, dobrze powiedziałam. Kupiliśmy go w tartaku, były to po prostu kawałki drewna, które dociliśmy sobie tutaj na wymiar. Jak widać, składają się tutaj z dwóch części. Ten kawałek blatu postanowiliśmy sobie zachować ze względu na ten finezyjny kształt, ale jest to część, która nas najbardziej denerwuje, zwłaszcza, że tutaj mamy toaletę. Jak się ją wysuwa, to zawsze walimy się plecami o właśnie ten kawałek drewna. I to drewno oczywiście wyszlifowaliśmy i zaimpregnowaliśmy olejem sami. Tutaj mamy kafelki meksykańskie, które kupiliśmy w firmie Ceramez. Są one klejone na mamuta, nie jak kafelki w domu, ale trzymają się doskonale. Tak samo tutaj kafelki mamy na schodku i w jednej z szafek, ale to zaraz pokażę. Jeśli chodzi o zlew, jest to zlew z prawdziwej miedzi, który sobie wymarzyłam już jakiś rok przed rozpoczęciem budowy. Wiedziałam, że będziemy musieli mieć miedziany zlew. Przeszukałam mnóstwo antykwariatów, sklepów w internecie i tak dalej. Nigdzie nie mogłam go znaleźć, ale ostatecznie udało się kupić misę. To była misa używana do robienia marmolady, taka starodawna. I zrobiliśmy w niej dziurę, wstawiliśmy korek i użytkuje nam się to bardzo dobrze. A skąd mieliście pieniądze na tego pana? Skąd mieliśmy pieniądze? W zasadzie to na podróż do Azji, którą planowaliśmy po Azji Południowo-Wschodniej, zaczęliśmy odkładać po prostu z naszych prac, które mieliśmy, z naszych etatów. No i potem, kiedy wybuchła ta pandemia, no to naturalnie po prostu nie roztrwoniliśmy tych oszczędności. Tylko pojawił się ten pomysł po obejrzeniu kilku filmów na YouTubie, żeby zbudować sobie takie auto. Mamy takie zajawki ogólnie na remontowanie jakichś tam domków, robienie remontów. Robiliśmy sami w mieszkaniu, robiliśmy u Martyny, mamy domek na Mazurach. Pomagaliśmy robić, żeby nie było. No i stwierdziliśmy, że damy radę zbudować coś takiego. Po prostu zostaliśmy na tych etatach trochę dłużej, żeby odłożyć na tą budowę. A potem stwierdzimy, że po prostu zobaczymy, co się wydarzy i po prostu będziemy prawdopodobnie szukać pracy po drodze, żeby zarabiać na bieżąco na nasze wydatki związane z podróżą. Tutaj mamy wlew do wody, do zbiornika. Mamy zbiornik 74 litry na czystą wodę. Tutaj znajduje się nasz zbiornik pod łóżeczkiem. Tu ładujemy sobie całą pościel, a całe mechanizmy, czyli naczynko takie wyrównawcze, pompa, znajduje się właśnie tutaj. Pokażemy teraz Wam, jak działa nasz prysznic zewnętrzny. Po pierwszym wyjeździe stwierdziliśmy, że jednak ciepła woda to jest dobry pomysł. I w
wcześniej kąpaliśmy się po prostu tutaj bezpośrednio z zbiornika naszego, zimną wodą, ale kilka razy zmarzła nam dupa, więc stwierdziliśmy, że na kolejny wyjazd musimy ogarnąć sobie ciepłą wodę. I teraz wygląda to tak. Zakręcam sobie zaworek, który mamy tutaj zamontowany, odkręcam słuchawkę od wody z gwintu, tą bidetową. Takiej właśnie słuchawki bidetowej sobie używamy małej. Tutaj mamy piecyk gazowy przepływowy. Dorzuciliśmy sobie do tego butlę turystyczną. Wpinam słuchaweczkę. I teraz kupiliśmy sobie po prostu dłuższy wężyk, taki zbrojony. Podpinamy sobie go w miejsce tego zaworku, gdzie wcześniej mieliśmy po prostu słuchaweczkę. I wpinamy sobie to do naszego piecyka. Rozkładamy kabinę. Ja zademonstruję, jak rozkłada się naszą kabinę. To nie jest takim wcale łatwym zadaniem. Jak się wejdzie do środka, to zademonstruję. Tyk. W ogóle nie wieje. Zobaczcie, jakie to wygodne. Zobaczcie. Tak. Budujcie wany z prysznicem w środku. I normalnie teraz powinny polecieć śledzie. Ja powinienem trzymać Martynię w kabinie, a ona Martyna nie poleciała. Dobra, wyskakuj. To się wytnie. Podkręcamy butlę. Tutaj jest po prostu bateryjka z iskrownikiem. I teraz jak włączymy po prostu spust, to jeszcze musi odkręcić wodę, zaczyna lecieć ciepła woda. I regulujemy sobie tutaj jakby temperaturę wody takim pokrętełkiem. To jest taki zwykły jak do domu w piecyk. Korzystamy z tego, bo wcześniej jakby prysznic po prostu nas przerażał, bo wiedzieliśmy, że musimy się nastawić na zimny prysznic. A teraz jak faktycznie problem jest tylko wiatr. Jak nie wieje, to stawiamy sobie tą kabinę, śledzie. Trwa to, nie wiem, upięcie tego za 4 minuty może. I potem po prostu podpinamy i zazwyczaj jak jesteśmy na dziko, to w ogóle prysznic zostaje na zewnątrz, tylko go przygniatamy, czy żeby zsechł, to zostaje na zewnątrz, już tego nie sprzątamy, żeby woda odkapała, zabieramy tylko butle i heja, można się kąpać w to czwórce, w obok. Tutaj znajduje się nasza pierwsza szuflada, w której trzymamy sztućce, noże, różne kadzidełka, zapałki i dwa kociągi do wina, w razie gdyby jeden się zgubił. Jeśli chodzi o szafki tutaj, na dole znajduje się nasza lodówka turystyczna, ponoć najlepsza, jeśli chodzi o te kamperowe na 12 V. Jeśli chodzi o zawartość naszej szafki nad lodówką, to tutaj znajdują się talerze, miski, kawiarka, zapas kawy, garnki, deski i tam w głębi pod zlewem bardziej takie zapasy, bo tutaj jest utrudniony jakby dostęp do tej części. Jeśli chodzi o gotowanie, zwykle gotujemy sami, bo staramy się jak najbardziej oszczędzać nasze fundusze. A jeśli jest brzydka pogoda, to zwykle gotujemy w środku. Tutaj stawiamy sobie nasze kuchenki, mamy dwie kuchenki na kartusze gazowe i tu przygotowujemy nasze potrawy. Natomiast jeśli pogoda temu sprzyja, jest słonecznie, jest ładnie, nie jest mocno wietrznie, to gotujemy na zewnątrz. Tutaj znajduje się nasza druga szuflada. Tu mamy kubki. Mamy też latarkę, której używamy jak jest ciemno i na przykład gotujemy na zewnątrz. Ona jest na magnes, więc przyczepiamy ją do blachy busa. A jeśli chodzi o tą szafkę poniżej, to tutaj mamy zapasy oliwy, olejów, ryżów, tutaj amlu marokańskie. Bardzo polecamy, jakby ktoś się wybierał do Maroka. To jest takie zastępstwo masła orzechowego. No i tutaj mamy już ostatnie kafelki meksykańskie. No i wszystkie przyprawy, które posiadamy. Tu zrobiliśmy sobie dodatkowy stolik, na którym często kładziemy kuchenkę i właśnie na tym gotujemy, jeśli gotujemy na zewnątrz, nie chce nam się rozkładać stolika. Ta szafka również się wysuwa. Tutaj mamy czujnik tlenku węgla i dymu i jak włączamy wybaz, to zawsze zostawiamy sobie to na szafce, żeby nas obudziło w razie czego. I początkowo projektowaliśmy tą szafkę tak, żeby tutaj wchodziła kuchenka, ale przez to, że lodówka jest dosyć sporych rozmiarów, to służy nam to właśnie w sumie póki co tylko jako trzymacz tego sprzętu. O, masz gościa. No co on je? Co on ma za trawę? Dobra, to mały przerywnik zoologiczny. Udało się wam
pracować w podróży? Tak, udało nam się pracować w podróży. Pierwszą pracę taką po zbudowaniu Tripka i podczas pierwszego wyjazdu nim to była Francja. Tam pracowaliśmy przez dokładnie 26 dni na winobraniu. Ten, kto pracował na winobraniu, ten wie, że to jest no, szmat czasu, jak na pracę w pozycji cały czas zgiętej, bardzo często na kolanach. Tak, jak w busie. My trenowaliśmy wcześniej bycie garbatym. Także tak. Byliśmy w miarę przystosowani. Dokładnie. Także tam odłożyliśmy pieniądze po budowie na naszą pierwszą podróż. Wtedy byliśmy we Włoszech przez miesiąc. Później wróciliśmy na targi do Polski, no i znowu skończyły nam się pieniądze, bo to trzeba było kupić nowe opony, to piecyk gazowy, to oddać auto do mechanika i tak już nam się skończyło oszczędności. Później pojechaliśmy do Niemiec, tam pracowaliśmy bardzo ciężko przez 2 miesiące na 3 etaty, ale opłacało się, bo jesteśmy tutaj, jesteśmy w Maroko, wcześniej byliśmy miesiąc w Hiszpanii, planujemy jeszcze Portugalię i powrót do Polski, bo stęskniliśmy się za rodziną i znajomymi. Obok zbiornika mamy jeszcze taką przestrzeń, gdzie mieści nam się stolik i mata do ćwiczeń, wtedy jak już jest ten wielki dzień, kiedy faktycznie poćwiczymy. No i tutaj mamy taki główny, klasyczny, który musi być zawsze gdzieś w każdym wanie, pierdolnik, gdzie jest po prostu wszystko i nic. Czyli mamy tutaj i kosmetyki, i szpadel, i rurki teleskopowe do naszego tarpa, które sobie rozkładamy. I wszystko inne, które nam się przydaje, czyli narzędzia, jakieś śrubki, przedłużacze i inne takie pierdółki. I mieliśmy pomysł na jakiś fajny zatrzask i tak przed wyjazdem na szybko włożyliśmy sobie taką tutaj kantówkę, ponieważ miał być to cichy domek, natomiast szuflada jest za ciężka i tak okazało się, że sama wyjeżdża, no i tak już zostało. I myślę, że tak już zostanie na zawsze. Tutaj to myślę, że Martyna opowiesz o tym wszystkim. Jeśli chodzi o naszą toaletę, wszystkie kosmetyki trzymamy tutaj w takiej szafeczce, która powstała w zasadzie przez to, że tu musiała się skończyć szafa, bo po prostu kończyła się przestrzeń w busie, bo bus się tutaj tak zwęża. No i tu trzymamy wszystkie rzeczy do kąpieli, jakieś środki do włosów, kremy i tak dalej. No i tu mamy lusterko, jak już nadejdzie dzień, kiedy kiedyś się pomaluje w wanie, to właśnie tutaj. A jak nam się mieszka w wanie typu T4, my jakby startując z budową nie zakładaliśmy, że to będzie podróżowanie na full time, tak jak teraz staram się to robić. Planowaliśmy po prostu zrobić sobie auto na wyjazdy. No okazało się, że jest inaczej, że podoba nam się to dużo bardziej niż myśleliśmy, więc podjęliśmy taką decyzję o tym, że podróżujemy w zasadzie na full time. Staraliśmy się dostosować to auto, żeby miało jak najwięcej wszystkich rzeczy potrzebnych do życia w skompresowanej wersji. No i wiadomo, że największym problemem naszym jest brak możliwości stanięcia w tym aucie w ciągu, kiedy wchodzimy do środka, i prysznic zewnętrzny. Jak nam się żyje? Dopóki jest piękna pogoda, czyli tak jak wszyscy myślą o wakacjach, że jak wyjeżdżamy, robimy van life, to jedziemy tam, gdzie jest zawsze ciepło. Otóż nie jest ciepło, nawet we Włoszech czasem latem pada, więc to jest nasz pierwszy problem, że kiedy pada, no to wtedy jest to trochę uciążliwe. No i w zasadzie ostatnio zaczęliśmy myśleć właśnie o tym, że... Spoko. Dobrze mówię? Tak, dobrze. I w zasadzie ostatnio zaczęliśmy rozmawiać o tym, że... Chyba nam się to podoba i mamy kolejne plany, żeby gdzieś pojechać i że prawdopodobnie będziemy potrzebowali większego auta, takie żeby było na lata, żeby prysznic był w środku, żeby można było stanąć i w zasadzie tak naprawdę żeby żyć można było wstać i rano i zrobić sobie śniadanie, niespodziankę na przykład, a nie budząc przy tym drugiej osoby. Tak, bo obecnie jak ktoś chce wstać do toalety, no to niestety już musi obudzić drugą osobę. Jeśli chce się po prostu usiąść i coś porobić, zrobić kawę, no to też już trzeba gdzieś tam tą osobę zaangażować, żeby tą nogę przesunęła. Warto też wspomnieć o powierzchni, jakby, którą mamy na ubrania i na inne przydatne rzeczy, jak się wyjeżdża na taki wyjazd
wyjazd, kiedy się jest w podróży pół roku czy więcej, tych rzeczy trzeba mieć no, stosunkowo też więcej na każdą pogodę, na każde różne wydarzenia, a tutaj mieści nam się naprawdę tego mało i wszystko musimy przemyśleć. Nie możemy na przykład zrobić sobie zakupów na tydzień w przód czy dwa tygodnie w przód, tylko na przykład na 2-3 dni, więc też warto coś takiego brać pod uwagę, decydując się na taki samochód. No, więc zostaliśmy po prostu z takim autem. Jesteśmy, ale je kochamy. Tak, jesteśmy zadowoleni z niego, czyli wszystko, co zaplanowaliśmy, wszystko, co zbudowaliśmy, działa, tylko po prostu jeśli planujecie żyć naprawdę na full time, to proponujemy po prostu zrobić sobie większe auto. Najważniejsze, żeby w nim stanąć. Ale Tripek i tak nie będzie na sprzedaż. Bo po prostu włożyliśmy w niego za dużo pracy. Chyba wiemy, że tych pieniędzy nie odzyskamy po prostu i tego wysiłku zwłaszcza. Więc po prostu będzie służył raczej na krótsze wypady po Polsce i po okolicy. Szkoda, bo już chciałem kupić. Van life dał nam przede wszystkim wolność, dał nam takie zupełnie nieoczekiwane przeżycia, typu zaplanujemy sobie coś któregoś dnia, a przyjdzie do nas pan Marokańczyk i będzie rozmawiał z nami cały dzień i będziemy się z nim dobrze bawić, zaprosi nas do swojej rodziny i będziemy robić wspólnie tajin. Ja uważam, że też przestał, jakby pokazał nam to, jak się nie śpieszyć w tym życiu, jak przestać gonić, bo najfajniejsze rzeczy, które nam się przydarzyły w czasie podróży, to właśnie w tych miejscach, gdzie pozwoliliśmy sobie na to, żeby wyjść z otwartego szlaku, nie śpieszyć się, że mamy coś na mapie zaznaczone i musimy tam jechać. Właśnie tego musieliśmy się nauczyć i po prostu zostać, eksplorować ten teren. No i najfajniejsze jest to, że sami podejmujecie decyzję, kiedy, jak i gdzie. Pozwolił nam też odkryć takie przypadkowe miejsca, których byśmy nie poznali podczas wycieczki samolotem czy autobusem, bo często jest tak, że zobaczymy coś ładnego i po prostu tam jedziemy i nie pytamy się nikogo o zgodę, nie musimy tego planować, po prostu to robimy. Mi van life też dał to, że zdystansowałem się trochę jakby do świata, pozwala mi zapomnieć o pewnych rzeczach, które jakby nie są mi, powiedzmy, na rękę, o których nie chcę myśleć aż tyle, czyli o całym tym bombardowaniu wiadomościami, podatkę, które są często jakby negatywne, na które nie mamy wpływu, ale pozwolił też zobaczyć, jak ludzie żyją w innych krajach, jakie są ich problemy, wyjść z tej europejskiej bańki życia trochę i zastanowić się, jakie są takie realne problemy świata, a nie moje problemy z tym, że zepsuł mi się pomidor w lodówce i teraz muszę iść na dół do sklepu i robię z tego jakieś wielkie halo, także na pewno daje się zastanowić nad tym, co w ogóle lubimy w życiu i co jest ważne tak naprawdę, więc fajnie wziąć sobie taki oddech i spróbować. Uczy też takiego obcowania z naturą, bo nie ma co ukrywać, tu się spędza czas głównie na zewnątrz, zwłaszcza w takim samochodzie jak nasz. My nie siedzimy, nie gotujemy za bardzo w środku, nie spędzamy czasu w środku, wszystko robimy na zewnątrz i to jest taka, budzi taką miłość do natury po prostu. Jeżeli myślicie o van life'ie i się go boicie, to się nie bójcie. To jest piękna przygoda, to jest codzienne poznawanie nowych miejsc, spanie w nowych miejscach, nowi ludzie. Wszystko jest w zasadzie nowe. No, zmienia się twoje życie. Trzeba znaczy podkreślić, że nie jest to bajka, czyli trzeba mieć z tyłu głowy, że toaletę trzeba wylać. Że... Tak, trzeba podkreślić, że to nie są takie wakacje all inclusive, bo trzeba o wszystkim pamiętać i bardzo dużo jakby się naszukać przed na przykład samym znalezieniem swojej miejscówki. My jesteśmy osobami, które bardzo lubią organizować wyjazdy, szukać tak. informacji w internecie i tak dalej, Jara więc nam przychodzi to łatwo, bo to jest, można powiedzieć, nasze hobby, ale dla ludzi, którzy lubią prosty odpoczynek i zorganizowane rzeczy, to na pewno byśmy to odradzili i na pewno polecamy wynająć sobie kampera przed decyzją o zakupie busa. My tak. czegoś takiego nie zrobiliśmy. I nie pojechać na kemping, tylko pojechać właśnie na tak. dziko, zobaczyć sobie, gdzie nabrać wodę, czy to jest problematyczne, znaleźć sklep i pobawić się tym i wtedy myślę, że sami odpowiecie sobie na wszystkie pytania, czy wam się to podoba, czy nie. Ale zdecydowanie jest warto.
Tak, myślę, że my przynajmniej wyciągamy z tego dużo więcej i przede wszystkim nie chcemy wracać póki co, podoba nam się i nie sądzę, żeby w najbliższym czasie to się chyba zmieniło. Okej? Okay? Ja chcę sobie jedno powiedzieć. A wiecie, co jest najważniejsze w One Life'ie? Kiedy chcecie zacząć, to chyba zrobić ten pierwszy krok, czyli przepracować sobie to, że nie mając stałej pracy lub wyjeżdżając w takie tereny jak tutaj i śpiąc w samochodzie, tak naprawdę nikt nie chce was zjeść, zabić. Ludzie są wszędzie źli i wszędzie dobrzy, więc wszystko zależy od was i po prostu spróbować. No bo jak spróbujecie, to się dowiecie przynajmniej, czy wam to pasowało, czy nie. Zawsze można wrócić do pracy i do swoich obowiązków, które mieliście w kraju i tyle. Więc polecam. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za pokazanie waszego vana pięknego. Ja jestem oczarowany, jest przepiękny, każdy detal i po prostu to, że no po prostu na tak małej przestrzeni zmieścili się tak dużo, to jest po prostu no szapoba. Kawałek dobrej roboty. Szkoda, że samochód nie jest na sprzedaż, ponieważ planujemy w przyszłości też taką T4 dla Kasi, żeby mogła sobie jeździć na serwa. Ale możemy wypożyczać. Możemy wypożyczać. Kasi, znajomym możemy wypożyczać. Kasia na pewno wie, jak używać samorobotów. Robionego vana. Dokładnie. Także nie przeleję szarej wody. No i także... bardzo dziękujemy za zaproszenie, to był zaszczyt i tak. Nie było tak stresujące, jak myśleliśmy, przeliśmy, że będzie. Miło by was było gościć w domu, także zaraz zapraszamy do środka, także przyjmijcie pozycję kucającą. No i było super, naprawdę. Cieszę się, bardzo się cieszę. Dla mnie to też była bardzo duża przyjemność, a jeszcze na pamiątkę, żebyście pamiętali o naszym spotkaniu, dostajecie biwakowe kubki, nasze podróżowania z miarką, można robić napoje alkoholowe, bezalkoholowe. Nie, wszystko. Tylko... Nawet można wycinać pierogi tym kubkiem. Także to są multi uniwersalne kubeczki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ale zanim się skończymy, powiedzcie, gdzie można was śledzić w internecie. Macie jakieś konta? Jesteśmy na Instagramie pod nazwą Tripiarze i pod tą samą nazwą na Facebooku. I tam możecie śledzić nasze perypetie, te na bieżąco, tam gdzie byliśmy, ale możecie też sobie obejrzeć całą budowę tego busa, bo całe story z tej budowy jest zapisane na Instagramie. I z całej podróży też. I z całej podróży też, także możecie cofnąć się ponad rok do tyłu i zobaczyć, my jak się zaczęło. My się lubimy cofać. Zapraszamy was wszystkich, linki oczywiście będą pod spodem. No i co? Jeżeli wam się podobał ten van tour, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie do niej jakieś pytania, to też możecie zadać pod spodem w komentarzach. Będziemy się starać odpowiedzieć na to wszystko. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Siema. Dobra. Pięknie. Dziękuję. Super. Dzięki. Super kubeczki brakowało nam, bo nam się ostatnio połamał jeden do drinków właśnie.